Dzień dobry, nazywam się Przemysław Przybylski i witam na kolejnym webinarze Banku Crédit Agricole, na kolejnym eksperckim webinarze Banku Crédit Agricole. Dziś naszym gościem jest pan dr Tomasz Piekot, kierownik pracowni prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, dobry wieczór, panie doktorze, miło, że znalazł pan dla nas czas. Dobry wieczór. Pracownia prostej polszczyzny jest jedynym w Polsce ośrodkiem, który przyznaje certyfikaty prostej polszczyzny dla firm i instytucji, które mają kontakty z szeroko pojętym klientem, obsługują klientów, wysyłają do klientów różnego rodzaju pisma i chodzi o to, żeby klienci rozumieli to, co instytucje i firmy do nich mówią. Pretekstem do naszego spotkania jest przyznany niedawno certyfikat dla banku Crédit Agricole, a właściwie certyfikat dla umowy konta i regulaminu konta, które bank Crédit Agricole przedstawia prawie wszystkim swoim klientom. Czy to jest pierwszy certyfikat przyznany dla umowy bankowej, który pracownia prostej polszczyzny wydała, czy to nie jest pierwszy taki certyfikat, panie doktorze? Certyfikat przyznajemy od 2017 roku, czyli już kilka lat minęło. Przyznaliśmy do tej pory 9, razem z waszym to jest 9 certyfikat, ale rzeczywiście pierwszy bankowy. Do tej pory żaden bank jeszcze takiego certyfikatu nie zdobył. Zresztą niewiele też certyfikatów przyznaliśmy za dokumenty formalno-prawne, ale bankowy jest pierwszy, jest to jedna z najtrudniejszych branż, jeżeli chodzi o sposób komunikacji w dokumentach takich prawnych z masowym klientem, czyli z konsumentem. A proszę wyjaśnić na samym początku właściwie, co to jest prosty język i komu jest potrzebny. Tak, prosty język to jest standard komunikacji, światowy standard komunikacji, międzynarodowy. On nawet zmierza teraz w stronę normy ISO, więc proszę sobie wyobrazić, że niedługo będzie specjalna norma, która będzie mówić o tym, jak powinny wyglądać teksty adresowane do masowego odbiorcy, teksty urzędowe i teksty firmowe. No i one powinny być tak przygotowane, żeby odbiorca, nawet się mówi w tym standardzie, po jednokrotnej lekturze był sobie w stanie poradzić z tekstem, zrozumieć, o co w tekście chodzi. No i jasne, że łatwo upraszczać pisma w taki sposób, pisać w tym standardzie pisma, no ale dokument typu regulamin czy umowa, dokument, w którym wiemy z założenia, że ludzie go nie czytają, wyrzucają go najczęściej do kosza albo dowiadują się o jego istnieniu przy reklamacjach dopiero, bardzo trudno uprościć, zredagować w takiej przystępnej formie. No i ten standard dotarł do Polski w 2010 roku, pojawia się powoli w różnych firmach i urzędach, ma też swoich przeciwników, dlatego że czasem myślimy, że prosty to nam się z prostacki kojarzy, tak? To są takie dwa słowa, które mylimy, ale no, skoro Polacy mylą netto z brutto, spódnicę z sukienką, nie wiedzą, co się robi ze strychem, czy się go adoptuje, czy adaptuje, więc mylą też dwa słowa, prosty i prostacki. No, Szwedzi mają lepszą nazwę tego standardu, mówią o klarownym języku, to jest klar po szwedzku, więc tak sobie chyba wyobrażajmy, że proste umowy i regulaminy to są umowy klarowne, takie, że widzi się tekst i wszystko się rozumie. Ja czasem żartobliwie mówię, że to jest taki język pach, pach, pach. Czytasz, pach, 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 wiesz, o co chodzi, decydujesz się na ten produkt albo nie. No i to jest właśnie standard prostego języka. Panie doktorze, no ale wszyscy w Polsce mówimy językiem polskim, więc no jak jest problem z tym, żeby rozumieć to, co jest napisane po polsku? Trudny język, czy nawet język bełkotliwy przetrwał w historii ewolucji języka, a zatem jest nam do czegoś potrzebny. No i my używamy czasem polszczyzny prostej, czasem skomplikowanej, tak jak w każdym języku świata. Przede wszystkim mówimy trudnym językiem, kiedy mamy coś do ukrycia i kiedy nie jesteśmy pewni siebie lub swojej wiedzy merytorycznej, więc jest to zwykła strategia kamuflażu. Używamy trudnego języka, żeby coś ukryć, zamaskować. Inny powód oczywiście chyba bardziej obiektywny jest wtedy, kiedy mówimy o trudnych rzeczach. Wiadomo, że instrukcja, jak usmażyć jajecznicę, będzie prosta, bo sama materia jest nieskomplikowana, a przyznanie kredytu konsumenckiego na pewno jest trudniejsze, więc język też będzie trudny. No i na tym polega cała sztuka. Cała sztuka polega na tym, by o trudnych rzeczach pisać łatwo. To nie jest takie proste wbrew pozorom.
A może właśnie dlatego te umowy są trudne, żeby były precyzyjne. No to są umowy prawne, które muszą zawierać wszystkie absolutnie szczegóły, muszą być absolutnie precyzyjne, żeby nie było żadnych wątpliwości, jak rozstrzygają różnego rodzaju kwestie. I da się to po prostu tak napisać takim prostym językiem, jakim w tej chwili rozmawiamy? Oczywiście język prawniczy i język prawa, bo to są dwie różne kwestie. Język prawniczy to jest język prawników. To on czasem jest skomplikowany niepotrzebnie, on jest nadmiernie czasem kunsztowny i taki bufoniasty, a język prawa musi być precyzyjny, tutaj się zgadzamy i nie można upraszczać kwestii merytorycznych, kiedy przygotowujemy tekst do życia w świecie codziennym. Natomiast my możemy go tak zredagować, żeby ułatwić czytelnikowi podróż po tych skomplikowanych tematach. Możemy dodawać definicje, możemy dodawać przykłady, więc ta trudna warstwa może w tekście pozostać, ale musimy go zaprojektować trochę jak przedmiot codziennego użytku, prawda? Taki, żeby był komfortowy i wygodny. To bardziej o to chodzi. Rozumiem, że dlatego zwykle wyrzucamy te regulaminy, że one są precyzyjne, ale niezrozumiałe, zbyt szczegółowe i dlatego są nam no na co dzień nieprzydatne, tak jak pan powiedział, zwykle idziemy do banku, dostajemy ten regulamin do ręki i nic z nim nigdy więcej nie robimy. No to pytanie, dlaczego warto być zrozumiałym, dlaczego warto, żeby te regulaminy były klarowne, przejrzyste i zrozumiałe, użyteczne na co dzień dla każdego klienta, skoro i tak no właściwie zwykle są nam niepotrzebne? No, jedna z amerykańskich firm ubezpieczeniowych przeprowadziła niedawno eksperyment, uprościła swoje ogólne warunki ubezpieczenia, to dość podobny tekst do regulaminów. I ten ogólne warunki ubezpieczenia mówiły o produkcie, który kupuje się w internecie bezpośrednio, tak? Czyli nie mamy takiej okazji, żeby na przykład porozmawiać z doradcą, a ja tego nie będę czytać, proszę mi opowiedzieć, o co chodzi i ja panu wierzę, czy pani wierzy, bo często tak ludzie robią dzisiaj w oddziałach, w placówkach bankowych. A tam nie było takiej opcji. I proszę sobie wyobrazić, w tych ogólnych warunkach ubezpieczenia był taki zapis gdzieś pod koniec, że jeżeli dotarłaś do tego punktu, to zgłoś się do nas, bo w ramach nagrody dostaniesz za to, że czytasz ten tekst, dostaniesz pieniądze, ileś tam dolarów. I proszę sobie wyobrazić, że dopiero 78 osoba zgłosiła się właśnie, by skorzystać z tej promocji. Była to notabene nauczycielka, amerykańska nauczycielka, która dostała w nagrodę 10 tysięcy dolarów, jej szkoła też dofinansowanie. No i to pokazuje, jaka jest skala. W Polsce około 3% osób w populacji klientów czyta tego typu teksty, więc to są teksty absolutnie nieprzydatne do życia, do funkcjonowania, a powinny być przewodnikami po produktach, tak? Bo dobry regulamin jest przewodnikiem po produkcie i to on też sprawia, że można więcej tam wyczytać i lepiej z niego korzystać, czyli na przykład zaoszczędzić z jednej strony, z drugiej strony może nauczyć się inwestować, może z kolejnej strony nie popełniać błędów, które wywołają reklamacje. I to jest bardzo ważne. Oczywiście te regulaminy bankowe zwłaszcza są trudne z wielu powodów. No po pierwsze, bardzo często prawnicy bankowi czy eksperci generalnie, ci, którzy też tworzą te regulaminy, boją się parafrazować ustawy, które same w sobie są trudne. Gdybyśmy mieli ustawy, czyli przepisy prawa proste, to regulaminy też byłyby prostsze. I ten strach przed zmianą języka oryginału, tam jest bardzo dużo z tego powodu kryptocytatów, można powiedzieć, jest przyczyną tej trudności. Po drugie, regulatorzy bankowi, czyli instytucje, które pilnują tego, by banki podchodziły do obsługi klienta też profesjonalnie, merytorycznie i etycznie. Regulatorzy też są dość podejrzliwi, dlatego banki tak odważnie nie zmieniają dokumentów, bo wiedzą, że będą kontrole, będą analizy i nie wiadomo, jak to się może skończyć. Jest to takie drugie dodatkowe ryzyko. Znaczy, chce pan powiedzieć przez to, że jeżeli regulamin czy umowa będzie napisana prostym językiem, to bank może mieć z tego powodu jakieś kłopoty po kontroli na przykład Komisji Nadzoru Finansowego? Tak, może mieć, dlatego że każda zmiana musi być komunikowana i musi mieć wyraźne przesłanki, to znaczy zmiana regulacji, prawda, nawet jej brzmienia języka musi być w jakiś sposób usprawiedliwiona, prawda, z jednej strony, tak?
A dodatkowo, żeby mieć dobre regulaminy, i to jest chyba najważniejsze, o tym nie powiedzieliśmy na początku, trzeba mieć też dobre produkty. To starożytni retorzy mówili, że jeżeli stanie obok siebie nagie kłamstwo i naga prawda, to od razu będzie widać, gdzie jest kłamstwo, a gdzie prawda, i kłamstwo trzeba trochę ubrać, trzeba je przyodziać, żeby nie było takie rozpoznawalne. Dlatego o ile w warstwie urzędowej, w świecie urzędowym każdy urząd powinien się komunikować prostym językiem, bo to jest nasze prawo człowieka, o tyle w świecie komercyjnym, czyli w świecie banków na przykład, prosty język daje przewagę konkurencyjną, bo wtedy jesteśmy pewni, że produkt jest dobry, bo tam niczego się nie da ukryć. W prostym regulaminie nie da się niczego ukryć, zamaskować, i to musi być bardzo przemyślany i dobrze zaprojektowany także od tej strony biznesowej produkt. Tego nie powiedzieliśmy również na początku i może też warto wyjaśnić, że standard prostego języka to jest nie tylko zespół zasad dotyczących, powiedzmy, gramatyki, słownictwa, ale również dotyczących wyglądu takiego pisma. Może pan to wyjaśnić? Co to znaczy, że prosty dokument ma też ładnie, prosto wyglądać? No właśnie. Standard prostego języka składa się z takich trzech warstw, z trzech wymiarów, i w tekście muszą zajść zmiany właśnie trojakiego typu. Po pierwsze, oczywiście musi być tam prosty język, gramatyka, krótkie zdania, mało takich nieprzyjaznych zjawisk, o których uczyliśmy się w szkole, strona bierna, rzeczowniki odczasownikowe i tak dalej. To jest ta warstwa pierwsza. Nazwijmy ją sobie frazowaniem myśli. To jest z grubsza to, co robił Reksio w czołówce swojej bajki, stemplował taśmę filmową, i my nasze myśli mamy też tak stemplować w odpowiedni sposób. Drugi poziom to jest poziom relacyjny, to znaczy, żebyśmy nie zasnęli czytając ten regulamin, on powinien w jakiś sposób nas pobudzać, ale też nie zakładać, że jesteśmy na przykład złymi klientami, nie powinien być podejrzliwy, więc relacyjnie, psychologicznie taki dokument też musi być dobrze przygotowany, na przykład musi być dużo zwrotów do nas bezpośrednich, najlepiej per ty, dlatego że to nie jest korespondencja, nie musimy tam mieć tej wysokiej grzeczności, ja mogę spokojnie czytać regulamin napisany per ty i byłoby miło, żeby bank też w tym regulaminie pojawił się jako my, prawda? Bo to jest relacja partnerska, nazywamy to humanizowaniem tekstu. Państwo wchodzą do regulaminu jako my, zapraszają mnie do środka jako ty i się dobrze czujemy wspólnie. No ale najtrudniejszy aspekt, ten trzeci, najważniejszy, to jest architektura informacji. Ten dokument powinien się nadawać do częstego przeglądania, dlatego że regulaminu nie czytamy tak, jak czytamy pisma czy książki od deski do deski, od pierwszej do ostatniej strony, tylko korzystamy z tego bardziej jak z przewodnika turystycznego, prawda? Chcemy zajrzeć do jakiegoś konkretnego rozdziału i tam się czegoś dowiedzieć, i regulamin niestety musi być zaprojektowany jak dobrze wyglądający przedmiot użyteczności, prawda? Czyli musi mieć na przykład ciągłą numerację, powinien mieć ciągłą numerację, która sprawi, że łatwiej będziemy się poruszać po tym regulaminie, bo łatwiej zajrzeć do punktu nawet 139 niż rozdziału 4, prawda, paragrafu takiego, tiretu takiego i ustępu takiego, jak mówią prawnicy, tak? To jest bardzo ważne. On powinien mieć także dużo śródtytułów, które nam pozwolą się zorientować w tych poszczególnych rozdziałach. Powinien mieć też przykłady, które ilustrują trudne zjawiska. Tam jest bardzo dużo w regulaminach takich kalamburów w stylu, że coś działa 27 dni od jakiegoś innego momentu na osi czasu, i te przykłady też są nam potrzebne. No i oczywiście definicje trudnych terminów także powinny się znaleźć w regulaminie w sposób przystępny, zapisane. To są takie najważniejsze elementy, gdyby się udało jeszcze dodać schematy, przejrzyste tabele, dlatego że badania naukowe podpowiadają, że jeżeli do słów dodamy obrazy, nie obrazami zastąpimy język, tylko dodamy, wzmocnimy wizualnie komunikację, no to wtedy też można mówić o efektywnej komunikacji i lepszym rozumieniu treści. Nawet dzisiaj taki nowy nurt się pojawił w projektowaniu przepisów, on się nazywa legal design, czyli projektowanie przepisów prawa tak, żeby były też na przykład tam rysunki. Zresztą, co ciekawe, na świecie na ostatnim kongresie prostego języka pojawił się ekspert z RPA, i to jest ciekawy wątek, w Europie już raczej nas to nie spotka, który projektuje umowy dla firm w wersji komiksowej, dlatego że tam z kolei jest wysoki wskaźnik analfabetyzmu, no i tacy zbieracze jabłek na przykład też powinni zawierać umowy, i jest to także akceptowane na świecie przez sądy. Bardzo ciekawy wątek, jak można umowę narysować właściwie bez słów, tak? No, oczywiście tak radykalni w Polsce nie będziemy, natomiast gdyby się pojawiały schematy ilustrujące trudne rzeczy, to naprawdę będzie wielki postęp. No, trudno mi sobie wyobrazić ustawę w wersji obrazkowej. Chyba jeszcze daleko nam do tego etapu.
Ale jestem w stanie sobie wyobrazić umowę, w której cały tekst jest napisany jednej wielkości czcionką. Nie ma żadnych załączników, tak zwanym drobnym druczkiem. I to jest chyba właśnie to, o czym pan powiedział, że wygląd umowy musi być też klarowny, przejrzysty, żeby od razu było widać, że tam nie ma żadnych haczyków ani żadnych podejrzanych przypisów. Pytanie, dla kogo jest ten prosty język ważniejszy? Dla instytucji czy dla jej klientów? No to jest trudne pytanie, dlatego że z jednej strony klienci mają nawyk, to znaczy oni już przez te lata, czy dekady nawet, nauczyli się radzić sobie z tym bełkotem, prawda, i z tym źle zaprojektowanymi dokumentami. I teraz my musimy, jako instytucja, musimy ich nauczyć czegoś nowego, zupełnie nowego podejścia, co oznacza, że żeby nie było wielkiej frustracji po stronie klientów, my też musimy to zrobić po pierwsze dobrze, a po drugie im to też dobrze zakomunikować. No, raczej nie uda się zmiana takiej skomplikowanej dokumentacji, w której klient się nie dowie wcześniej, albo nawet z tego dokumentu, często tam na okładce to można zapisać i firmy tak robią, że to jest regulamin, w którym zmieniamy zupełnie sposób komunikacji, żeby ci było łatwiej, a nie nam, prawda, bo o to chodzi. Więc dla klientów to też będzie ważna zmiana i ona będzie przełomowa, dlatego że nagle zaczną zauważać, a klienci bankowi mają to do siebie, że po pierwsze trudno ich lojalizować, oni dość często zmieniają banki, po drugie mają też kilka banków, prawda, czyli korzystają z kilku banków i wtedy ta różnica konkurencyjna będzie widoczna bardzo. Ci klienci od razu zauważą, że ten regulamin, lektura tego regulaminu na przykład zajmuje mniej czasu, to jest nieprawdopodobnie ważne, największym kapitałem jest czas, najlepszym doświadczeniem człowieka jest czas, jest strata czasu, to jest najgorsze doświadczenie, jakie możemy dzisiaj człowiekowi sprzedać i dlatego ja też bym powiedział, że warto zacząć sprzedawać lepsze doświadczenia, a nie lepsze produkty, dlatego że produkty już są właściwie w sensie takim instytucjonalnym nieodróżnialne, tak? No wszystko jest za 0 zł albo coś jest objęte jakąś prowizją i tak dalej, natomiast język będzie różnicować bardzo klientów i dla organizacji to jest też wielkie wyzwanie, bo ten język trzeba wypracować, proszę pamiętać, to jest chyba też powód, dlaczego polski język bankowy jest skomplikowany, że w poprzedniej epoce, w minionej i słusznej epoce PRL-u nie mieliśmy tak naprawdę sfery komercyjnej rozwiniętej i właściwie banki były państwowe i brzmiały jak urzędy i przy tej wielkiej transformacji 89 roku niewiele się w Polsce zmieniło i nadal banki, także firmy ubezpieczeniowe i firmy energetyczne i telekomunikacyjne, takie cztery branże najbardziej chyba, cały czas komunikowały się w stylu urzędowym, a te dwa języki powinny być odróżnione, te dwie polszczyzny, polszczyzna komercyjna i polszczyzna urzędowa powinny się zróżnicować bardziej. Tu zauważam pewien paradoks, bazując na tym, co pan powiedział, no bo z jednej strony przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i powiem panu, że widzę pewne ryzyko w tym, żeby pisać do klientów per ty. Ponieważ kiedy taki sposób komunikacji przyjęliśmy na przykład w mediach społecznościowych i w taki sposób zwracamy się bezpośrednio do klientów, to część osób jest na to oburzona, ma do nas pretensje, że przecież nie przechodziliśmy nigdy na ty i proszę komunikować się ze mną per pan, pani. A z drugiej strony mówi pan o tym, że klienci oczekują nowych doświadczeń i oczekują odróżniania usługodawców na podstawie doświadczeń, jakie mają z tymi usługodawcami. To znaczy, jeżeli bank zacznie się wyróżniać na przykład sposobem komunikacji, to będzie zupełnie nowe doświadczenie dla klientów, bardzo przyjemne dla nich. Ten paradoks tutaj mi tak zgrzyta, więc jakby pan poradził, jak z tego wybrnąć? Czy wprowadzać te nowe zwyczaje, nowe doświadczenia klientom i trochę burzyć ten mur, który zbudowaliśmy rzeczywiście wokół instytucji w poprzednich latach i do którego klienci się przyzwyczaili, na przykład to mówienie per pan, pani do klienta. No, kwestia zwrotów grzecznościowych jest mocno teraz w Polsce dyskutowana, także w badaniach naukowych i w takich dyskusjach grzecznościowych, ale zwróćmy uwagę, że ta rzeczywistość grzecznościowa polska jest bardzo skomplikowana, to znaczy istniały sposoby komunikacji w Polsce, w których zawsze mówiliśmy do siebie per ty. No, na przykład wyobraźmy sobie mokrą podłogę w placówce i taka żółta tabliczka, prawda, uważaj, śliska podłoga, to w takich szybkich
niebezpiecznych momentach zawsze w Polsce byliśmy, w polszczyźnie byliśmy per ty, tak? Po drugie, wszystkie przepisy kulinarne od wieków mamy pisane per ty, więc wyobrażam sobie, że instrukcja bankowa, czy też procedura powinna być tak pisana. Weź 4 jajka, ubij z nich pianę, tak przecież w Polsce pisaliśmy. Więc tu jest bardzo dużo takich nadinterpretacji, bym powiedział, łączących każde mówienie do człowieka per ty z anglicyzacją czy z McDonaldyzacją polskiej kultury, prawda, że to są takie wzorce, zwyczaje obce. Tymczasem powinniśmy tak naprawdę zarezerwować ty dla tylko określonych sposobów komunikacji. Dla mediów społecznościowych to po pierwsze, bo mamy etykietę, która to narzuciła raczej, prawda? Po drugie, dla ulotek na przykład, czyli z grubsza wszystko to, co jest tekstem masowym, nieindywidualnym, nie korespondencyjnym, może być w języku polskim pisane per ty. Przeciwieństwem są listy na przykład, prawda? Listy, które są, czy maile, które są adresowane do konkretnych klientów i tam nie wyobrażam sobie, żeby pisać do kogoś per ty, więc niestety trzeba wprowadzić zasadę, że w niektórych typach kontaktów, czy w niektórych kanałach, jak się czasem fachowo mówi, możemy pisać per ty, w innych musimy pisać per pan, pani, państwo i tak powinno to wyglądać. No to jest kwestia interpretacji teraz, czym jest umowa i regulamin. Czy to bardziej ulotka, która na stercie leży w oddziale, wzorzec umowny, biorę i tam w ulotce państwo, raczej przecież w marketingu będą do mnie pisać per ty, czy to jest korespondencja, prawda? O ile regulamin jest taką chyba ulotką, natomiast umowa już jest podpisywana, no i to jest dyskusja do podjęcia. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to uelastycznienie chyba modelu obsługi. To też jest ważne, dlatego że Polska jest podzielona i zawsze była podzielona pod względem grzeczności. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze na ulicy słyszeliśmy albo co mnie tak tykasz, tak? Ktoś sobie nie życzył trybu per ty, albo co mi tu tak panujesz. Ktoś sobie nie życzył trybu per pan, pani i państwo. Tak się zawsze w Polsce mówiło, czyli było to oczywiście klasowe, tak? No warstwy te niższe chciały być per ty, a te wyższe raczej chciały się dystansować. No i teraz być może dojdziemy do takiego etapu, kiedy klient, który będzie pierwszy raz w życiu zakładał konto bankowe, no to dostanie najpierw pytanie w jakimś formularzu czy w ankiecie, czy chcesz być w naszym banku Tomkiem, czy panem Tomaszem, czy panem Tomkiem, czy szanownym panem, czy panem profesorem. I państwo jako bank to zapamiętają ten mój wybór i kiedy wejdę do oddziału w Zamościu, bo pojechałem do babci w odwiedziny i państwo mnie, jak to się mówi fachowo, zautentykują, czyli potwierdzą moją tożsamość i tam się temu obsługującemu komuś wyświetli informacja, on chce być panem Tomkiem i odezwie się do mnie, panie Tomku, dzień dobry, już możemy rozmawiać. To byłoby marzenie chyba takie z perspektywy tych doświadczeń, że Polska jest podzielona obyczajowo, jest podzielona pod względem konserwatyzmu, prawda, i liberalizmu i niektórzy w SMS-ach będą chcieli mieć per ty SMS-y, inni per pan, pani, państwo. To spotyka też sieciówki kawowe, bardzo często się to zdarza, prawda? Byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ktoś w sieciówce kawowej, nie podam nazwy, poprosił o imię do zapisania na kubek, a tam pan powiedział, proszę tam zapisać na tym kubku, krówek razem nie pasaliśmy, prawda? I musieli wykrzyczeć głośno na całą salę, krówek razem nie pasaliśmy. Daliśmy dwie kawy, więc generalnie tak to niestety wygląda. W mediach społecznościowych sprawa jest prosta, jesteśmy na ty, dopóki ktoś do nas pierwszy nie napisze per państwo na przykład, albo napisze, że sobie tego nie życzy, wtedy kulturalnie przepraszamy i zwracamy się do tej osoby tak, jak ona chce. No to jest raczej kwestia dobrego obycia czy dobrego obyczaju, więc ja bym powiedział, wzmocnijmy pan, pani w tych gatunkach, w których powinniśmy tak pisać, korespondencja przede wszystkim, natomiast nie przesadzajmy w regulaminach, dlatego że to jest po prostu wzorzec umowny, czyli traktujemy to jak ulotkę i tak robiliśmy zawsze w polszczyźnie i to nie jest wcale moda anglosaska. No a po drugie w regulacjach naprawdę pisanie per my i per ty bardzo upraszcza język, czyli zdania się robią krótsze i nie ma czegoś, co państwo znają, co słuchacze znają z doświadczeń domowych, taka strategia nieśmiałego zięcia czy synowej, prawda? Chwilę po przejściu na ty, nie wiemy jak się zwrócić do tej osoby, nie wiemy, czy już mogę mówić mamo, czy Kasiu, czy jeszcze nie i lawiruję tym trudnym językiem, tworząc wypowiedzi absolutnie irracjonalne i niezrozumiałe, czy można jeszcze tego makaronu na przykład, prawda, i tak dalej. Tak są dzisiaj pisane umowy, jakby autorzy byli właśnie takimi nieśmiałymi zięciami, czy synowymi. To, co pan mówi, uświadamia mi, że przyznanie certyfikatu dla umowy bankowej to jest zaledwie mały krok dla banku, a przed nami jeszcze ogromny skok dla całej ludzkości, który musimy wykonać i mnóstwo decyzji, które musimy podjąć.
żeby ten certyfikat prawidłowo wykorzystać i żeby klienci naprawdę odczuli zmianę, że to jest tak naprawdę początek bardzo długiej drogi, na którą właśnie weszliśmy. Ale wspomniał Pan, że mamy słuchaczy, są z nami osoby, które słuchają nas na żywo i mają szansę zadawać pytania. Zachęcam, żeby uczestnicy naszego webinaru zadawali pytania na czacie. Na końcu do tych pytań wrócimy i będzie Pan doktor mógł na nie odpowiedzieć. Ale ja mam jeszcze kilka pytań ode mnie. Jeszcze wracając do prostego języka. Powiedział Pan, i to już wyjaśniliśmy, że prosty język potrzebny jest w tekstach pisanych, ale czy to jest zasada wyłącznie do tekstów pisanych, czy też można zbudować pewien standard mówienia prostym językiem? Standard prostego języka obejmuje teksty pisane, dlatego że jest to łatwiejsze, więc rzeczywiście możemy coś napisać, włożyć do szuflady, przemyśleć, przeanalizować w komunikacji mówionej, czy w komunikacji twarzą w twarz w placówce banku na przykład, czy na infolinii przez telefon. Z jednej strony łatwo być prostym, dlatego że czujemy bezpośredni kontakt, więc możemy sobie na pewną poufałość pozwolić, pewnie dlatego najpierw słyszymy komunikat, że rozmowa jest nagrywana, żeby się trochę usztywnić, prawda? Ale z drugiej strony jest niezwykle trudno panować nad swoim językiem, dlatego rzadko się zdarza, żeby instytucje były tak odważne, by wprowadzić zasady prostego języka w czasie komunikacji mówionej, na przykład telefonicznej, bo wtedy po prostu mówimy i trudno to kontrolować i zmienić. Nie da się na przykład wrócić do tekstu i wykreślić, prawda, jakiś fragment z tego tekstu, więc jest to trudne. Na pewno rozmowy bezpośrednie i telefoniczne powinny być bardziej relacyjne, czyli powinniśmy bardziej siebie słuchać, słuchać też tła, co się rzadko zdarza, że konsultant taki mocno oskryptowany, prawda, jakimiś zasadami mówienia, nie zauważa tego, co się dzieje między wierszami i tego, co się dzieje w tle. Na przykład bardzo często infolinię my to testujemy ze studentami na uczelni, dzwonimy losowo, na losowo wybraną infolinię i po krótkiej rozmowie prawimy komuś komplement i sprawdzamy, czy w ogóle ktoś zauważył, że dostał komplement, czy podziękował za ten komplement, odwzajemnił nam się komplementem, czy raczej słychać wtedy najczęściej tak zwane rozumiem grozy, tak to nazwaliśmy tę strategię, konsultant czy konsultantka wtedy mówi, rozumiem i tak proszę dalej, przejdźmy, bo nie mam w skrypcie zapisanej reakcji na komplementy. Jak odpowiedzieć? Tak, tak. To o to chodzi. No, nie mówię już o takich rzeczach, że w tle może szczekać pies albo płakać dziecko i też powinniśmy to zauważać, prawda, rozmawiając i odnosić się do tego bardziej relacyjnie. No a dla mnie już problemem grzecznościowym jest rzeczywiście powitanie, czyli większość naszych rozmów telefonicznych ma niegrzeczne powitanie, czy takie mniej grzeczne powitanie, to jest to słynne, w czym mogę pomóc, prawda? Czyli założenie, że każdy sobie raczej nie radzi i mu teraz będziemy pomagać. Tymczasem zasady grzeczności mówią, że ten, kto dzwoni, powinien podać powód kontaktu, a nie, a my ten powód z niego wyciągać. No, lepiej po prostu się przedstawić, podać instytucję po imieniu i nazwisku i poczekać chwilę, aż ta druga strona się odprzedstawi i dopiero spokojnie sobie możemy rozmawiać. No, to są te warstwy relacyjne, które tutaj są o wiele ważniejsze. W rozmowie ustnej warstwy relacyjne komunikacji są ważniejsze niż na przykład trudne słowa, czy długość frazy, prawda, i kompozycja. No właśnie, ale z tego, co Pan mówi, wydaje mi się, że można się tego nauczyć i moje osobiste doświadczenia pokazują, że kiedy mówi się w języku polskim do obcokrajowców, którzy nie znają jeszcze, nie mają dużego zasobu słów, nie znają wszystkich zasad gramatycznych, to właściwie człowiek bardzo szybko przechodzi na ten taki prosty sposób mówienia, mówienia krótkimi, prostymi zdaniami, używania prostych, podstawowych słów, które najczęściej są używane w języku polskim. I w ten sposób jest bardziej zrozumiały już nie tylko dla obcokrajowców, ale dla każdego, z kim rozmawiam. Myślę, że można się tego nauczyć. Myśli Pan, że dużo czasu by zajęło naszym doradcom właśnie przyswojenie sobie takich najbardziej podstawowych zasad mówienia prostym językiem? Myślę, że to jest do zrobienia. Ja bym polecił może nie wyobrażanie sobie, że rozmawiamy z cudzoziemcami, ale na przykład wybitni dziennikarze ekonomiczni na świecie, którzy dostali Pulitzera, na przykład nagrodę za osiągnięcia publicystyczne, opowiadają czasem we wspomnieniach bardzo ciekawą rzecz. Kiedy mówią o czymś bardzo trudnym w artykule, czyli muszą napisać taki artykuł, wyciągają zdjęcie najprostszej cioci w rodzinie, ale takiej najbardziej kochanej i patrzą tylko na to zdjęcie i do tej osoby jakby piszą, więc to jest dobra metoda, wizualizacja. Wyobraźmy sobie nawet na infolinii, że przypadkowe zdjęcie, ale uśmiechniętej, radosnej osoby się wyświetla konsultantowi i mamy taką wizualizację rozmówcy. To jest chyba dobra metoda.
Nie wyobrażajmy sobie małych dzieci, żebyśmy nie mówili jak do dzieci, bo to nie o to chodzi w prostym języku. Cudzoziemcy też są w porządku, bo tu chcemy bardzo się z nimi skontaktować, ale myślmy, kiedy mówimy i piszemy o bliskiej osobie, powiedzmy słabo wykształconej osobie z rodziny, którą bardzo kochamy i chcemy jej za wszelką cenę wyjaśnić to, o co nam chodzi. I to jest chyba droga do sukcesu komunikacyjnego. No, wróćmy jeszcze do naszego certyfikatu. Zanim zaczniemy uczyć naszych doradców, jak rozmawiać z klientami, musimy ich przyzwyczaić do tego, że nasze umowy konta teraz wyglądają inaczej. Jakby mógł Pan opowiedzieć, jak wyglądał proces certyfikacji i jak teraz wygląda umowa Banku Crédit Agricole, umowa konta? Ja się cieszę przede wszystkim, że Państwo zgłosili obydwa dokumenty, dlatego że bardzo łatwo teoretycznie zaprojektować umowę od nowa, tak? Bo to jest taki bardzo tabelaryczny dokument, natomiast trudno przeredagować regulamin, który jest bardzo długi, prawda? Proces certyfikacji jest dość skomplikowany i jest restrykcyjny. Zaczyna się w ogóle od analizy komputerowo-statystycznej, to znaczy na początek stwierdzamy, że nie chcemy za bardzo tego czytać, tak, z bezpieczeństwa, to komputer ma nam powiedzieć, że my jako eksperci możemy zacząć to czytać i najpierw rzeczywiście statystyk za pomocą narzędzi komputerowych analizował Państwa teksty, obydwa teksty, porównując ich język, przede wszystkim budowę zdań, dobór słownictwa, ale też relacyjność do najpopularniejszych tekstów z serwisów internetowych informacyjnych, czyli to nie są tak zwane plotkarskie serwisy, tylko porządne serwisy informacyjne, i porównywał ten język w ramach 10 parametrów. Czyli mierzyliśmy 10 parametrów, długość zdania, odsetek zaimków, dużo takich skomplikowanych parametrów, trudność słownictwa, częstość występowania zwrotu per my, częstość występowania zwrotu do ty. No i jeżeli Państwa teksty okazałyby się podobne do tych wzorcowych tekstów, no to wtedy możemy przechodzić do etapu drugiego. Gdyby się okazały niepodobne albo za mało podobne, niestety certyfikatu by nie było i to się dość często zdarza, że teksty okazują się niepodobne, bo jak tu porównywać świat dokumentu prawnego ze światem serwisów internetowych, ale założenie jest proste. Jeżeli Polacy czytają najwięcej dzisiaj chyba nawet w Europie treści w internecie, polszczyzna jest na 12 miejscu wśród języków świata w światowym internecie, czyli jesteśmy bardzo zaczytani internetowo, to niestety musimy szukać wzorców w internecie, a nie na przykład w księgarni. No i co się okazało? Okazało się po analizie komputerowej, to było wielkie zdziwienie, że Państwo uzyskali podobieństwo do rzędu 80%, czyli język Państwa regulaminu i umowy był podobny w 80% do tych dobrych wzorców, dobrej polszczyzny, atrakcyjnej polszczyzny informacyjnej z internetu. No i dzięki temu mogliśmy przejść do etapu drugiego. Drugi etap to był już etap jakościowy, czyli mieliśmy listę zjawisk, które powinny się pojawiać w dobrze zaprojektowanym dokumencie prawnym, no chociażby właśnie ciągła numeracja, definicje, podawanie przykładów i tak dalej, no i sprawdzaliśmy, ile Państwo tych warunków spełnili. Tutaj też wypadło to całkiem dobrze, no i mniej więcej na przełomie sierpnia i września już wiedzieliśmy, że ten certyfikat się będzie Państwu należał, że możemy go spokojnie przyznać dla tych dwóch dokumentów. Oczywiście to jest bardzo ważne, że to nie jest certyfikat za całą komunikację, no bo jej nie znamy, natomiast początek jest świetny. Zaczęli Państwo zmieniać trudne teksty, a nie proste, na przykład SMS-y, reklamacje czy treści na Facebooku. Tak? Rozumiem, że te analizy były prowadzone już na nowym tekście umowy i regulaminu konta, a nie badaliście Państwo tych wcześniejszych, które wcześniej klienci od nas dostawali, bo tak, zapewne te wyniki nowy, byłyby inne. Nie porównywaliśmy tekstu starego i nowego, tylko wyłącznie nowe teksty, nowe projekty, których chyba jeszcze nie ma, z tego co się orientuję, w obiegu Państwo je dopiero przygotowują, więc to będzie jeszcze niespodzianka. Tak, no będą wkrótce rozdawane klientom, nowym klientom, którzy przyjdą do banku i będą chcieli założyć konto i dostaną wtedy nową umowę i nowy regulamin. Co jeszcze mógłby Pan poradzić nam, w sensie bankowi, co moglibyśmy zrobić więcej, żeby wyjść naprzeciw klientom, żeby lepiej nas rozumieli, żebyśmy nawzajem budzili w sobie większe zaufanie? Proszę poszukać własnego języka, dlatego że w Polsce banki mówią wszystkie bardzo podobnie tym językiem urzędowym, formalnym, a chyba można znaleźć własny język, wypracować nowy język bankowy, na przykład sprawdzając, jak klienci się z nami komunikują, czy mamy klientów językowo bardziej zachowawczych, czy
czy to jest młodzież, mentalna młodzież oczywiście, która pisze już bardzo, bardzo prosto i proszę spróbować się do tego języka dostosować w granicach oczywiście rozsądku, bo gdzieś są też granice, których przekroczyć nie można, jesteśmy przecież w branży dość poważnej, prawda? Nie wyobrażam sobie, żeby bank się komunikował tak jak na świecie czasem firmy teraz próbują w innych branżach, na przykład bardzo za tobą tęsknię, przyślij mi 300 zł, twoja rata kredytu, gdzie produkt na przykład wzywa prawda, do zapłaty zaległości. No raczej w branży bankowej to nie przejdzie, ale generalnie to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście, wymyślenie własnego języka, języka ekologicznego, tak? To są państwo bankiem ekologicznym, więc warto też odchudzać całą komunikację i tworzyć ten język bardziej ekologiczny, taki na zasadzie odbicia lustrzanego tego języka, którym mówią klienci. Ekologiczny, tak, a czy empatyczny, bo takie właśnie pytanie pojawiło się na czacie i możemy przejść do sesji pytań od naszych słuchaczy. Czy język prosty to jest również język empatyczny, czyli pokazujący taki, że rozumiemy klienta i jego potrzeby, jego sytuację? Tak, język prosty to jest język empatyczny. Mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy o tej warstwie relacyjnej. Tylko tutaj mamy pewien problem z empatią, mianowicie język empatyczny to jest język jednostki, a nie grupy, więc na pewno trzeba byłoby bardziej nauczyć pracowników odwagi, by pisali per ja, nie per my przepraszamy, prawda, my zapraszamy, my informujemy, tylko per ja, bo wtedy ta empatia jest prawdziwa i szczera. No i uciekać musimy niestety od pseudogrzeczności, czyli właśnie od tych udawanych uprzejmości, które wypracowano w języku publicznym minionej epoki. Nie piszmy, że uprzejmie informujemy, tylko poinformujmy tak, żeby klient na końcu czuł, że to jest uprzejme. Jeżeli trzeba, to przepraszajmy, ale jeżeli nie ma winy po naszej stronie, to nie przepraszajmy, nie nadużywajmy też tych emocji negatywnych. To tutaj się zgadzam, ale trzeba to zindywidualizować bardziej. Jeżeli mamy się komunikować empatycznie, to musi być to komunikacja indywidualna. Kolejne pytanie, jak zachęcić koleżanki i kolegów w pracy, koleżanki i kolegów z banku do tego, żeby stosowali prosty język na co dzień? To jest trudne pytanie, jest to związane już z kulturą organizacji i z zarządzaniem zmianą. Na pewno na szkoleniach, warsztatach i spotkaniach bardzo często pracownicy nam mówią, że co z tego, że my się tutaj uczymy pisać prościej, skoro nasi szefowie będą nam przywracać starą wersję tych tekstów. I to jest bardzo ważne, jak zmieniać menadżerów, prawda, kierowników, dyrektorów. I to jest pierwszy powód do działań, tak? Czyli kadra menadżerska także musi wiedzieć, o co chodzi, musi dawać zielone światło. No a z drugiej strony warto też robić badania, to znaczy, ponieważ jest to eksperyment społeczny, prosty język jest rodzajem eksperymentu społecznego, więc warto w banku prowadzić badania, czy w organizacji prowadzić badania, wysyłać na przykład dwa teksty w tym samym czasie przed i po i sprawdzać, po którym tekście klienci częściej dzwonią, po którym tekście mamy więcej spłat zaległości i wtedy przekonujemy danymi, tak? Czyli albo od strony hierarchii, prawda, w organizacji, albo od strony faktów i danych możemy kolegów, koleżanki przekonać. Moje doświadczenie pokazuje, że na przykład pisanie odpowiedzi na reklamację w prostym języku trwa krócej, nawet o 30% niż pisanie po staremu. Czyli pracownicy też powinni mieć korzyść, poczują, że szybciej będą redagować dokumenty poza tym pierwszym etapem, gdzie trzeba się tego nauczyć, a wiadomo, że kiedy uczymy się jeździć na rowerze na przykład, no to robimy to dłużej i często upadamy, na początku nam nie wychodzi, ale później już się rozpędzimy. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Pracownicy jak pracownicy, ale szefów z pewnością przekona ta ekonomika prostego języka, że prostym językiem odpisuje się szybciej i można więcej zrobić w ciągu 8 godzin pracy. Więc tak. To jest dla mnie argument rzeczywiście, który można wykorzystać. Pytanie od razu nawiązujące, czy można napisać do klienta, przykro mi, że wysłaliśmy umowę z opóźnieniem, albo przykro nam, że doszło do takiej, a takiej sytuacji. To jest ten język empatyczny. Ja bym powiedział tak, że jeżeli ktoś mówi, że jest mu przykro, to rzeczywiście okazuje emocje, ale nie przyznaje się do winy. Mnie tu bardziej by pasowało przepraszam na początku, tak? To znaczy przepraszam, że wysłaliśmy umowę z opóźnieniem, dlatego że klienta nie powinno interesować chyba to, czy nam jest przykro, czy nie, tylko jak my go traktujemy. Przykro jest o nas,
prawda? A przepraszam jest o tobie, kliencie. Natomiast bardzo często pisze się przykro wtedy, kiedy nie ma błędu po naszej stronie i na przykład klient nie wiedział, że taka sytuacja zachodzi i wtedy możemy delikatnie z nim empatyzować. Wtedy to sformułowanie przykro mi jest na miejscu. Tutaj napisałbym przepraszam. Kontynuując wątek języka empatycznego, pojawia się też pytanie, jak stosować różnorodność w języku, bo oczywiście jesteśmy różnej płci, w różnym wieku, różnego pochodzenia, różnej religii, narodowości, koloru skóry i tak dalej. I niektóre z tych cech wymagają specyficznego podejścia językowego, no, na przykład rozróżnienie płci w pismach. Tu się pojawia oczywiście problem, że jeżeli przygotowujemy pismo do 100 tysięcy klientów, to trudno napisać 50 tysięcy pism, które będą miały końcówki żeńskie, a 50 tysięcy w końcówkach męskich. Jak sobie z tym poradzić? Zaczniemy, to jest temat oczywiście dzisiaj gorący, prawda? Nawet ideologiczny można powiedzieć, ale myślę, że da się to omówić na poziomie grzeczności, zwykłej codziennej grzeczności, dlatego że zasady polskiej grzeczności mówią, by w tekście korespondencji koniecznie zauważać płeć odbiorcy, czyli musimy w polskim piśmie pisać albo szanowny panie, albo szanowna pani, tego wymaga grzeczność i dobre wychowanie. Mało tego, w polskiej kulturze mamy od wieków zasadę grzeczności, że jeżeli nie znasz płci osoby, do której piszesz, to zwracasz się wtedy do niej, szanowni państwo, tak? Jakby w liczbie mnogiej. Tutaj większość banków radzi sobie w ten sposób, że raczej pisze per szanowny kliencie, czyli jeżeli bank nie zna płci, czy firma nie zna płci czytelnika, to pisze szanowny kliencie, rozwiązuje to na tym poziomie, niestety wtedy pisze per ty, szanowny kliencie, jeżeli wczoraj złożyłeś wniosek, to i tak dalej, więc jest to niegrzeczne w innym miejscu. Na pewno niewskazane z perspektywy grzeczności jest pisanie w tak zwanym rodzaju męskim uniwersalnym, czyli z tak zwanym męskim łysianiem, napisanie do klientki, szanowny kliencie, jeżeli wczoraj złożyłeś wniosek i tak dalej, jest zwyczajnie niegrzeczne, chociaż standardowe w polszczyźnie, i tutaj nie jest to problem feministyczny, tylko po prostu problem grzeczności. Ja bym powiedział, że nowe technologie pozwalają nam jednak personalizować pisma. Jest to wymóg prostego języka. Pisma powinny być spersonalizowane, czyli albo organizacja po PESEL-u, po numerze PESEL, albo po słowniku imion, da się też to zrobić, powinna jednak mieć warianty pism. Per ty tu odpada, więc per pan lub per pani, lub per państwo do instytucji i do osób, które nie podały swojej płci, czy jej nie rozpoznajemy. Jest to wymóg grzecznościowy, byłbym za tym, żeby to jednak różnicować. Rozumiem. A co z ortografią? Zwłaszcza teraz, kiedy mamy jeszcze te stare wersje pism, to ja jako rzecznik prasowy posługujący się bardziej potoczną, bardziej prostą polszczyzną niż prawnicy, którzy piszą nam umowy i regulaminy. Walczę ze zwyczajem pisania klient z wielkiej litery, ze zwyczajem pisania bank z wielkiej litery, oddział banku i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo wiele takich rzeczowników, których waga jest podkreślana stosowaniem tej właśnie wielkiej litery na początku. Moim zdaniem zupełnie nieuzasadniona. Czy pan też to zauważa? Czy można to jakoś wyplenić? Czy to jest uzasadnione? To jest maniera ortograficzna na granicy błędu ortograficznego. Najczęściej językoznawcy są przeciwnikami tej maniery, dlatego że z perspektywy grzeczności powinniśmy po prostu do klienta grzecznie się zwracać per pan, pani, państwo i tyle. Cała reszta wyrazów to są wyrazy, które bezpośrednio klienta nie nazywają. I nawet bym powiedział, pisanie do kogoś per kliencie przez duże K jest ryzykowne, bo najczęściej tak się pisało. No kiedy? Ludzie tak mówią o sobie klient w reklamacjach przede wszystkim. Prawda? Czyli jestem waszym klientem 3 lata, a wy mi teraz coś takiego zrobiliście. Więc przypominamy wtedy klientowi tym wielkim K kontekst reklamacyjny. Czasem się tak w PRL-u też pisało niegrzeczne kartki w sklepikach, prawda, osiedlowych. Szanowny kliencie, towar pomacany należy do macanta. Tak? Więc to jest kolejny problem. Poza tym pisanie bank przez duży B jest, jakby powiedziałbym, autoprezentacyjnie niezbyt eleganckie, bo
powinniśmy słowa, którymi odnosimy się do klienta, w ten sposób oznaczać, a nie własne, prawda? Jak można swoją instytucję tak ortograficznie umiłować? Niektórzy żartują, że jest to taki błąd Bóg, honor, ojczyzna, bank, prawda? Że mamy takie wielkie wyrazy, które kochamy. Różne oczywiście wyrazy możemy tu mieć na tej liście. Mama na przykład, prawda? Ojciec, honor i tak dalej, ale bank czy oddział do nich nie należy, przepraszam bardzo, więc ta maniera też się może pojawiać. No i generalnie naprawdę proszę takiej ortografii empatyczno-pompatycznej unikać. No prawnicy odpowiadają, że w umowach bank pisany wielką literą dotyczy naszego banku, czyli tego banku, który pisze do klienta, a w przeciwieństwie do innych banków, które też być może w tekście gdzieś się tam pojawią. I to jest to rozróżnienie, żeby było wiadomo, że ten bank pisany wielką literą to jest właśnie ten, z którym kliencie zawierasz tę umowę. I ta konwencja jest dopuszczalna i ja ją akceptuję, ale pod jednym warunkiem, że w tym dokumencie mamy gdzieś słownik, który to zdefiniował i prawnicy przecież mają tę konwencję nawiasową, dalej zwany bankiem przez duże B, wtedy dalej zwany stroną. Jeżeli w piśmie tego nie ma, nie możemy tego tak oznaczać, bo klient nie wie, gdzie znajduje się definicja tego słowa pisanego wielką literą i to jest największy problem. Z ortografii do interpunkcji. Zna Pan pojęcie tak zwanej kropki nienawiści? Oczywiście kropek jest kilka typów. Mamy kropkę, może idąc po kolei, mamy kropkę grozy. To jest pierwszy typ kropki, to jest kropka stawiona za często, czasem też zwana kropką Volkswagena, dlatego że ponoć odkrył ją psycholog Volkswagena. Volkswagen kropka das Auto, to było to pierwsze hasło reklamowe, prawda? Kropka stawiana za często, tak jak w tabloidzie, w oknie życia znaleziono dziecko, kropka, żywe, kropka, uśmiechnięte, kropka, tak pisze tabloid, prawda? I jest to skłonność marketingowców do pisania właśnie kropką grozy, taką kropką emocjonalną. Kropka nienawiści pojawi się w korespondencji SMS-owej, ale też czatowej i ona wychodzi w badaniach osób młodych, że jeżeli cała wiadomość, na przykład push, powiadomienie push, albo SMS, albo wypowiedź na czacie jest zakończona kropką, to oznacza, że ktoś ma nieprzychylne emocje wobec nas. No i rodzice, jeżeli po wywiadówce wracają z wywiadówki i piszą, porozmawiamy w domu, kropka, to oznacza, że będzie kara jakaś, bo wypadło to źle. I to jest kropka nienawiści. Mamy jeszcze kropkę miłosierdzia. Kropka miłosierdzia jest stawiana poza granicą polskiego bełkotu, czyli powyżej 35 słowa. Jeżeli piszemy długie, długie zdanie i mija 35 wyrazów, to już ktoś tam błaga o zlitowanie, bo jego mózg chce zacząć interpretować podmiot, orzeczenie, prawda, te podstawowe części zdania i wtedy ta kropka jest miłościwa. No i oczywiście jest jeszcze kropka miłości, najlepsza, lubimy ją najbardziej, to jest między 15 a 20 wyrazem, bo tu Polacy najczęściej widzą dzisiaj kropkę w tekstach. Między 15 a 20 słowem najlepsza kropka, kropka miłości. No to jak uniknąć tych wszystkich cech tej kropki, jak po prostu pozostawić kropkę neutralną, jak to zrobić, która to jest kropka neutralna? No, najlepsza jest ta kropka właśnie naturalna, taka jak nam podpowiada intonacja, rytm, też oddech. Jeżeli tworzymy zdanie i przeczytamy je sobie na głos i brakuje nam powietrza, no to coś już tutaj nie gra. Zresztą znam takiego menadżera, który podpisuje pisma reklamacyjne. Jeżeli widzi długie zdanie, to zaprasza autora czy autorkę i mówi, przeczytaj mi to zdanie na głos, ale jeżeli zabraknie ci oddechu, to pisma nie podpisuje, musisz wrócić i je napisać jeszcze raz. No i to była całkiem skuteczna metoda oceny tekstów pracowników. No przy okazji menadżer był też instruktorem nurkowania, więc te zdania co dłuższe wybierał na kurs nurkowania bezdechowego, bo też ładnie można wtedy ćwiczyć dykcję i oddech. Dziękuję bardzo. To jeszcze ostatnie pytanie, które się pojawiło i będziemy powoli kończyć nasze spotkanie. Nie, kancelaryzmy, czyli coś, no bez czego żaden urząd czy żaden dotychczas szanujący się bank nie może się obejść. Czy rzeczywiście zupełnie trzeba je wyplenić, żeby być dobrze zrozumianym? Czy jednak od czasu do czasu coś tam możemy zostawić? W codziennej komunikacji obsługowej powiedziałbym, że kancelaryzmów powinniśmy się pozbyć. Powinniśmy wyposażyć się w taki intuicyjny grzebień, którym wyczesujemy te elementy, uznając je niestety za zanieczyszczenia w komunikacji. I to takie historyczne, bo one się wzięły w komunikacji firmowej właśnie z czasów PRL-u. Ale pamiętajmy jednak, że
czasem trzeba klienta nastraszyć także, tak? I może po tych wielu dyskusjach dzisiejszych o empatii nie powinniśmy tak rozmawiać, ale przecież zdarza się tak, że bardzo rzadko klient niegodziwy, klient, który nie płaci, nie odpowiada, no i wtedy kancelaryzmy pewnie będą pełnić swoją funkcję, no bo do dzisiaj je mamy, tak? Do dzisiaj te trudniejsze elementy windykacyjne na przykład, prawda? Te etapy windykacyjne są bardziej straszące i tam ta groza jest poważniejsza i pewnie w takich sytuacjach, żeby kogoś przywołać do porządku, do pewnej odpowiedzialności, kancelaryzmów warto używać, do tego one służą między innymi w komunikacji i nie bez powodu. Oszuści na przykład, wyłudzający pieniądze za wpisy do fałszywych rejestrów gospodarczej działalności, prawda, też preparują pisma pełne takich surowych kancelaryzmów, żeby ludzie się bali, ci młodzi przedsiębiorcy się bali i płacili te kwoty, które są fakultatywne w gruncie rzeczy. No, dziękuję uprzejmie. Wyjaśniliśmy wszystkie wątpliwości, jakie pojawiły się na czacie. Porozmawialiśmy o prostym języku. Bardzo przyjemnie się słuchało tego, co pan mówi. Pan dr Tomasz Piekot był naszym gościem, kierownik pracowni prostej polszczyzny. Może od razu wyjaśnimy, że często nazwa jest mylona z pracownią polskiej polszczyzny, tak, ale to błąd. Poprawnej polszczyzny, nawet słyszałem o prostackiej polszczyźnie, no ale mam nadzieję, że tutaj ranga i prestiż Uniwersytetu Wrocławskiego też gwarantuje jednak wielką odpowiedzialność po naszej stronie, żeby upraszczać język, ale nie za bardzo, tak? Bardzo go upraszczać, jak tylko się da. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za spotkanie, no i przede wszystkim gratuluję pierwszego bankowego certyfikatu, bo to jest wielkie osiągnięcie, naprawdę wielkie osiągnięcie. Dziękuję raz jeszcze. Certyfikat będziemy pokazywać naszym klientom. No i w ten sposób właśnie robimy ten pierwszy krok na długiej drodze do wzajemnego zrozumienia klientów z bankiem, banku z klientami, partnerami, być może również z samymi pracownikami. Mam nadzieję, że ten webinar, to nasze spotkanie było też takim dodatkowym kroczkiem, który nas w tym kierunku do tego celu doprowadza. Raz jeszcze dziękuję, panie doktorze. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali i będą nas oglądać również na YouTubie. Dziękuję jeszcze raz. Kłaniam się.